Często jest pytanie, które zadawał już psalmista parę tysięcy lat temu. No to gdzie jest ten Twój Bóg, któremu służysz? No to gdzie jest ten Twój Bóg? Gdzie jest Bóg, gdy siedzę w domu chory? Gdzie jest Bóg, gdy szukam pracy? Gdzie jest Bóg, gdy jestem sam? Gdzie jest Bóg, gdy całe moje życie wygląda tak, jakby Boga nie było? Ufaj Bogu, jeszcze będziesz Go wielbić. I gdybyś mógł zobaczyć swoje życie od końca, to myślę, że przeżyłbyś je inaczej, albo przeżyłabyś je inaczej. I psalmista chce rozpocząć właśnie od tego, kiedy ten psalmista na koniec tego psalmu zadaje takie pytanie: dlaczego rozpaczasz ma duszo i dlaczego drżysz we mnie? Ponieważ okoliczności, w jakich były te zewnętrzne i te okoliczności wewnętrzne, gdzie rozpaczał, martwił się, tęsknił za Bogiem, jego wewnętrzny stan emocjonalny jest przygnębiony i pełen niepokoju. Ale on na koniec walczy o nadzieję. Walczy o nadzieję, jaką może mieć w Bogu, bo o taką nadzieję, kiedy jest trudno, warto walczyć. A to pytanie dla walczących, czy do tych, którzy walczą, wciąż pozostaje to samo. To oczekiwanie radości, kiedy Bóg przyjdzie, kiedy dotknie nas, kiedy podczas tego, kiedy Go chwalimy, naraz doświadczymy Jego obecności. A to pytanie brzmi: ale co zrobić, gdy jest się przygnębionym i gdy mamy coraz więcej obaw co do dnia jutrzejszego? Ufaj Bogu, jeszcze będziesz Go wielbił.